zawarłem zwrotem na końcu, który zapobiega wysypywaniu się urobku. Ale po co jest podest? Podest potrzebny jest po to, żeby stanąć na nim i można było kręcić świdrem, żeby się wiercać. A po wyciągnięciu świdru, kiedy wybierzemy kawałek urobku, żeby za niego złapać, można było obrócić rurą, ponieważ po wyciągnięciu świdra z urobkiem należy wkręcić rurę do środka. A podest, dwie deski połączone ze sobą, w środku kolejne dwie deski. To wszystko jest skręcone śrubami M6 z kawałkiem rury, który jest składany do kielicha i przykręcany, ja w sumie daję na 8 śrub. No i w momencie, kiedy wchodzimy rurą do końca, odkręcam, wkładam kolejną rurę, a podest ląduje na końcu nowej rury. No i w skrócie to tak tyle o podeście.